Proszę Państwa, żeby zacząć tę przygodę dzisiejszą, chciałem zaprosić na początek artystów plastyków, mianowicie panią Lili Fijałkowską i pana Wiesława Fijałkowskiego. To są artyści, którzy zamieszkują Ożarów. To są naprawdę artyści znani nie tylko w Polsce, bo organizują bardzo dużo wystaw. Jeśli byście chcieli naprawdę zgłębić, co to są za artyści, jakiej miary, proszę zajrzeć do internetu. Tam jest bardzo dużo na ten temat, ale chciałbym, żeby sami się przedstawili. Powiedzcie coś, kochani, o swojej sztuce i w ogóle o sztuce trochę, żeby zachęcić nas, bo specjalnie nie wystawiliśmy wina na początek, ale zaraz zrobimy przerwę przed spektaklem i w przerwie będzie winko i przy tym winie, bo to jest sympozjon, ja przypominam, sympozjon nazywamy ten rodzaj spotkania, to jest starożytna nazwa z Grecji pochodząca i znaczy picie wina, a więc picie wina, tylko picie wina przy okazji rozmów o kulturze, o sztuce i właśnie już robimy 15 ten sympozjon i dlatego to wino musi być obecne. A teraz proszę bardzo, Lili, powiedz coś o tej swojej sztuce, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Miło mi bardzo gościć po raz kolejny w hotelu Mazurka. Dzięki właśnie zaproszeniu pana Andrzeja Bartkowskiego i pana Andrzeja Hulewicza. Mamy przyjemność i zaszczyt pokazywać w tym pięknym otoczeniu nasze prace. Ja zajmuję się głównie malarstwem, ale skończyłam grafikę w Akademii w Moskwie Sztuki Drukarstwa i Wydział Graficzny. I w moich pracach właśnie widać, że jednak grafika też wywarła na mnie duże wrażenie. Te prace dla mnie to są przede wszystkim malarstwo, to są kolory. I bardzo lubię te kolory, które są dla mnie najważniejsze. Mamy bardzo dużo z mężem, tak jak Andrzej wspomniał, różnych wystaw i na całym świecie, można powiedzieć, wystawialiśmy nasze prace. W hotelu Mazurka mieliśmy swoją wystawę taką dużą parę lat wstecz, nie wiem Andrzejku, pamiętasz, prawda, taką dużą wystawę. W holu tam była duża ta wystawa i później robiliśmy razem właśnie z Andrzejem Forum Humanum z Janeczką, nie wiem czy ona jest dzisiaj tutaj, jest tak gdzieś, witam cię. Forum Humanów i taki forum rzeźby. Było już dwie wystawy rzeźby, robiliśmy wspólnie. I miała być trzecia wystawa, ale niestety pandemia trochę przeszkodziła i mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu. Co mogę powiedzieć o pracach? No prace, tak jak zawsze, no trudno mi o nich mówić, bo uważam, że powinny same jakoś wywoływać jakieś reakcje publiczności. No mogę jeszcze powiedzieć tylko, że uczestniczymy w takim ruchu sztuki współczesnej, które nazywa się dencentryzm. I to jest międzynarodowy taki ruch i razem z mężem, jeszcze z kilkoma kolegami tutaj z Warszawy i nie tylko, i również kolegami z różnych krajów, bo to 140 krajów uczestniczy w tym ruchu. Tworzymy prace, których tutaj nie pokazywaliśmy, bo no wszystkiego nie można pokazać, bo my różne rzeczy robimy. I duże realizacje pomnikowe. Przepraszam Lili, ale tak. Powiedz troszkę o tym decentryzmie, bo decentryzm, co to znaczy? Znaczy, to jest w skrócie, tak powiem, ideą tego ruchu, tego pojęcia jest to, że a każdy obraz tutaj, niestety nie mam tych obrazów decentrystycznych, bo były na innej wystawie. Każdy obraz jest centryczny. To, co się dzieje, się pokazuje się na obrazie, to jest zawsze w centrum obrazu. Natomiast decentryzm to jest, jak samo słowo wskazuje, to jest coś, co się dzieje poza obrazem, natomiast część tego, co się dzieje się poza obrazem, daje widzowi możliwość zajrzenia w jakiś taki nurt czy kąt innego spojrzenia na to, co się dzieje poza obrazem. Czyli główny temat jest poza obrazem, ale on rzutuje na to, co się dzieje w danej chwili na obrazie. Możecie Państwo rzucić to hasło w internecie, tam jest dużo o tym. I dużo, dużo artystów właśnie w tej chwili interesuje się tym tematem, ale to jest jeden z naszych takich nurtów. Zajmujemy się również dużymi realizacjami, takimi jak na stulecie niepodległości Polski. Mieliśmy właśnie z inicjatywy pana starosty naszego warszawskiego, pana Jana Rzechlińskiego i wójta gminy Babice, zrobienie takiej rzeźby dużej, dwufigurowej, pojedynek Bohuna
z Wołodyjowskim, ponieważ na tym terenie znajduje się pałacyk, którym Sienkiewicz pisał trylogię, więc to jakby odzwierciedlało no to, co się dzieje się na naszym tutaj terenie powiatu warszawskiego zachodniego. I ten pomnik można też obejrzeć w Starych Babicach, za kościołem stoi ten pomnik, który robiliśmy, plus inne również inicjatywy. Robiliśmy w powiecie i murale na przykład, które projektuję i które już są zrobione na różnych właśnie budynkach. Także staramy się wspierać tutaj sztuką nasz powiat. Póki co to jakoś... Przepraszam, że tylko przerwę, bo to jest inicjatywa pana starosty, który chciał ten pomnik Bohuna z Wołodyjowskim postawić, bo zakochany w Sienkiewiczu. I chciałbym przy okazji, jak już Lili o tym mówi, zachęcić do odwiedzenia Babic, bo to jest naprawdę bardzo bliziutko tej głównej szosy, ale no jakieś 100 metrów oddalony. Ale warto to zobaczyć, bo są dwie takie duże rzeźby, dwumetrowe czy trzymetrowe i na takich głazach. I bardzo, bardzo ciekawy to, pomysł. To jest dwufigurowy taki pomnik, no rzeźba to są taka autorzy, duża. I robiliśmy go również z naszymi przyjaciółmi we czwórkę, bo to stulecie, wiadomo, nie czeka i trzeba było się zmieścić w terminie. No ale udało się, mam nadzieję, że pan starosta i reszta właśnie tutaj ludzi, którzy nam pomagali, bardzo to jakoś udało się to w terminie zrobić i na otwarciu tego właśnie pomnika była prawnuczka Sienkiewicza i pan Alborychski, który wiadomo grał różne role w trylogii. No co można jeszcze powiedzieć? No jesteśmy razem z mężem członkami Związku Polskich Artystów Plastyków, jeżeli chodzi o naszą sztukę. No staramy się jakoś w naszej sztuce pokazywać to, co nam leży na sercu. I wydaje mi się, że to, co robimy, że to jakoś jest akceptowane przez publiczność. Jeszcze robimy różne rzeczy multimedialne również. W komputerze uruchamiamy nasze prace, czyli rzeźby i obrazy. No to tutaj też nie ma możliwości pokazania tego. Ja mam pewien pomysł, nie wiem, czy tu zaakceptujecie, ale nie wypada odmówić, ale kiedyś może dam ogłoszenie i byśmy zrobili taką wycieczkę po waszym gospodarstwie. Zapraszam serdecznie. Dla niedużych grup, ale proszę państwa, małżeństwo artystów, którzy całe życie produkują sztukę i którzy żyją tą sztuką. Ich dom jest jednocześnie pracownią, jednocześnie muzeum, jednocześnie takim forum dyskusyjnym na temat sztuki. Wiesław, może ty powiesz na ten temat coś, co? Polega to na tym, że jest to zrobione w 7 programach komputerowych, że obrazy po prostu zaczynają żyć. Zaczynają się ruszać figury, zaczynają tańczyć i tak dalej. No przykładowo mówię, to samo się dzieje z rzeźbą. Też jest to robione wszystko w programach komputerowych. To zaczyna być w tej chwili dosyć modne na świecie, ten rodzaj sztuki, ale można powiedzieć, że jedni z pierwszych byliśmy my. To znaczy my nie jesteśmy komputerowcami. Tutaj nam bardzo pomagają osoby, które no, muszą się znać na tym i świetnie biegle operować po prostu programami komputerowym. My po prostu możemy dać ideę, poprowadzić i tak dalej, ale wykonawstwo same należy do komputerowców. A jeżeli już jestem przy głosie, to chciałem bardzo podziękować dyrekcji hotelu Mazurka za to, że jesteśmy pierwsi zaproszeni po pandemii, po tak długim okresie czasu. Tym bardziej, że no jest to dla nas jakieś wyróżnienie, bo jesteśmy Izożarowa, a chcę powiedzieć, że Mazurkas Hotel stał się nie tylko dla powiatu Warszawy Zachód, ale i dla Warszawy już miejscem kultowym. Tutaj ludzie bardzo chcą robić, organizować wystawy. No była przerwa, ale na przykład rzeźbiarze już z całej Polski się tu zjeżdżają w tej chwili. No i mam nadzieję, że ruszymy z następnym, trzecim forum, że tak powiem, rzeźby. Jeżeli chodzi o moje rzeźby, to ja króciutko tylko dodam, bo też nie lubię mówić. Tutaj przedstawiam ceramiki trochę i troszeczkę brązów, bo robię w metalu, w brązie i w ceramice. No też staram się wyciągać kolory w tych rzeźbie. Interesują mnie głównie figury, tak powiem, stylizowane w jakiś sposób no, do klasyki, ale nie zupełnie klasyka. No to mniej więcej tyle, co ja mogę powiedzieć. Ja nie lubię też mówić na temat
no swoich to... prac, one same muszą się bronić. Jeszcze jedno, wchodząc na wejściu zauważyłem świetne plakaty Witka Muszerowicza. Chciałem mu za to serdecznie podziękować. No jest to jeden z najlepszych plakacistów w Polsce. Te plakaty są kapitalne. Czy jest pan Witold Muszerowicz na sali? Jest. Dziękujemy ci, Witku. Dziękujemy, Witku, na super plakaty. Proszę państwa, to jest naprawdę wspaniały artysta i na każde wydarzenie, które się tutaj odbywa kulturalne, to prosimy go o plakat. Nawet nie prosimy często, tylko sam robi, ale nie jeden, tylko od razu 15. I to są naprawdę wielkie dzieła sztuki, bo jak zmieścić w tym jednym obrazku treść nieraz sztuki bardzo skomplikowanej. Także tu gratulujemy i dziękujemy, tak Witku, za twój talent, sztukę i chęci. Plakaty kapitalne są po prostu. Porozmawiajcie z nim państwo w przerwie. I chciałbym zaprosić państwa właśnie do rozmowy, bo plastycy z reguły nie chcą mówić o swoich, ja już to wyczułem, nie chcą mówić, oni mówią o wszystkim, o Mazurkasie będą teraz opowiadać, zamiast o swojej sztuce. Oni nie chcą, oni mówią, że sztuka sama się broni. Nie, nie zawsze się broni. Fajnie jest posłuchać od artysty jednak tą kwintesencję tego, żeby nas przybliżyć, bo my no niestety nie zawsze się na tym znamy. No, mówisz o decentryzmie, ale decentryzm to tak łatwo powiedzieć. To znaczy z tego, co ja zrozumiałem, to, co jest najważniejsze, co artysta chce powiedzieć, to jest poza obrazem. Jest poza obrazem. Tak. A, jak to zrobić? A no właśnie, no na tym polega sztuka, że no, właśnie pod... to ja nie wiem, ja tu sobie zrobić. Tak myślę, że najlepszym przedstawicielem tej sztuki to jest pan premier teraz, bo on mówi o czymś, ale to, co jest istotne, to jest poza mową. Ja chciałem jeszcze dodać, że cały ruch się wywodzi w ogóle od polskiego pisarza fantasty Synerga Wiśniewskiego, który tragicznie skończył niestety, ale on był promotorem w ogóle tego ruchu. To było bardzo dawno temu, bo on już parę dziesiąt lat nie żyje po prostu, ale ten ruch ale tak się rozwijał. Ale on napisał właśnie taki manifest, można powiedzieć, i jego brat Marek Ruf kontynuował w ogóle ten cały ruch i można powiedzieć stworzył go. Świetny polski pisarz, fantasta, nie gorszy od Lema, ale no niestety tragicznie skończył. Fijałkowscy, Lili i Wiesław, robią mnóstwo wystaw też za granicą. Niedawno, pamiętam, we Francji była wasza tak, wystawa. Trzy lata temu. Tak. Ich obrazy są, i obrazy, dzieła są właśnie, tak jak powiedziała Lili na początku, szczególnie obrazy są tak bardzo, bardzo kolorowe i tak precyzyjnie to wykonane. Proszę zbliżyć się do tych obrazów, popatrzeć się na tą technikę, no nie wiem, no, mnie zachwycają, ale powiedz, bo ty chciałaś rozpocząć teraz taką serię tych portretów, tak? No właśnie, no tutaj jest jeden taki portret, który się nazywa Carmen. No, tutaj na wejściu widać go taka pani, która ma bardzo dużo kwiatów we włosach. I w tej chwili pracuję nad serią właśnie takich portretów różnych pań, które oczywiście mnie nie pozują, bo ja to wszystko wymyślam, te panie. No mam nadzieję, że uda mi się stworzyć no tak z 15-20 takich obrazów. To wymaga dużo pracy, bo taki obraz to zajmuje mi miesiąc czasu co najmniej, żeby go zrobić tak codziennie pracując. Bo są rzeczywiście, jak Andrzej powiedział, wypracowane i tam każdy szczegół, każdy detal wymaga sporo pracy. Ale ta praca sprawia mi bardzo dużą satysfakcję. Ja przy tej pracy to właśnie odpoczywam. Patrzę, jaki kolor dobrać tutaj, jaką linię, jaki ornament. Fascynujące po prostu to jest dla mnie i uważam, że no, to takie rzeczy to muszą cieszyć ludzi. Dlatego, że żyjemy no niestety trochę w smutnym w tej chwili czasie. No, trochę radości chciałabym dać tym ludziom, żeby podnieść ich po prostu w jakąś wiarę w siebie, że będzie kiedyś lepiej niż jest w tej chwili. I mam nadzieję, że ludzie, którzy patrzą na moje obrazy, no trochę tego optymizmu dostają. Genialne są też twoje te judaika, te no to jest wszystkie inny temat. Postaci. To jest no inny temat, ale jak bogaty, zupełnie. Jak wspaniały. Ja radziłbym wejść na stronę internetową państwa Fijałkowskich i zobaczyć, jakie tam cuda są. Także tutaj brawo. A jeszcze chciałem zwrócić na jedną uwagę, jakby państwo weszli czy na stronę, czy też na Facebook Lili Fijałkowskiej, która
nie tylko swoje obrazy czy Wiesia zamieszcza, ale wyszukuje takie dzieła sztuki plastycznej, fantastyczne, takie światowej sławy, gdzieś takie cudeńka, które zwracają uwagę. Ja codziennie prawie jak tylko wejdę na Facebook, to szukam tych twoich... Już się uzależnił chyba od tego. Uwrażliwia nas tą sztuką światową. Właśnie. Bo chcę tą sztukę przybliżyć po prostu ludziom, bo nie wszyscy mają ani czas, ani okazję z tą sztuką obcować na co dzień, tak jak my. Więc jeżeli trafia mi się coś ciekawego, to dzielę się z ludźmi tym i umieszczam to na Facebooku, żeby ludzie trochę też zobaczyli tą sztukę prawdziwą, taką fajną. No dobrze, proszę Państwa, na przerwie bardzo proszę podejść do nich, porozmawiać, wziąć wizytówkę, zobaczyć nazwisko jeszcze raz i wejść na internet. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Dziękuję, bardzo a Państwu dziękuję. Życzę. Natomiast teraz chciałem prosić, jeśli można, pana reżysera spektaklu, pana... O Jezus! Poczekajcie, kochani. Dla ciebie kwiatki, Lili. O, tak, proszę. A dla mężczyzny u nas podajemy alkohol zawsze. Co oni mają z tymi kwiatami robić później? No to lepiej się zajmować tym alkoholem, no. Wszystkiego najlepszego, dziękujemy bardzo serdecznie. I nie wiem, jest to możliwe, panie reżyserze, żebyśmy porozmawiali teraz. Bardzo proszę. Pan Grzegorz...